Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, słuchajcie, robimy coś naprawdę bardzo fajnego, ponieważ już zrobiłem pierwsze 3 karty do wymiany ikon i dzisiaj zgłosimy pierwszą paczkę, nową paczkę, która jest w grze, czyli z 20 zawodnikami 84+. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrujcie. Piszcie też, czy już zgłaszaliście wasze paczki. Jeżeli nie, to piszcie, na jakie macie zamiar zbierać właśnie te karty do wymiany ikon. I ja też dzisiaj w odcinku wam pokażę to, co teoretycznie według mnie najlepiej opłaca się wziąć w tej trzeciej wymianie ikon w FIFA 21. I może od razu sobie do tego po prostu przejdziemy do zamiany. I jak dobrze wiecie, jest 18 żetonów do zdobycia, 18 kart do zdobycia w tej wymianie ikon. Drugą dziewiątkę dostaniemy po zakończeniu tego sezonu, czyli tam za chyba dokładnie 4 tygodnie. I za 18 żetonów, 18 kart, nie wiem dlaczego zawsze mówię żetony, możemy wziąć sobie wszystko to, co my na tej pierwszej stronie, czyli 3 paczki, 2 z 25 zawodnikami, jedna 81+, druga 83+, druga ta nowa 84+. I do tego coś, co jest chyba tutaj według mnie w ogóle najlepsze, czyli ikona w wersji Optimus Prime za tylko i wyłącznie 5. I do tego będziemy mogli sobie później wziąć albo to, ale wtedy wam te 3 karty jakby przepadną, chyba że będziecie mniej grali, to wtedy bardziej się wydaje opłaca właśnie to. Lub za 9 będziecie mogli wziąć sobie to, chociaż tu jest ikona Prime, więc raczej polecam tą ikonę po prostu historię, gdzie jest według mnie dużo lepsza. I według mnie to jest ogólnie najlepsze i to będę brał również z tymi wszystkimi, co są do zdobycia na pierwszej stronie, czyli ikona historię do wyboru spośród 3. Oczywiście tak jak było kiedyś SBC z 3 ikonami do wyboru i to polecam wam zdecydowanie najbardziej, czyli to i wszystko to, co jest tutaj na pierwszej stronie, tak jak mówiłem wcześniej. To wydaje mi się są najlepsze opcje, żeby wziąć w tej wymianie ikon. Piszcie, słuchajcie, co wy będziecie brali. A teraz, zanim jeszcze content dzisiejszy o 19, zaczniemy sobie player pickami tymi 80+, i również player pickiem 85+ z La Ligi, o którym zapomniałem we wczorajszym odcinku. Wczoraj naprawdę działo się tyle, że to był chyba najlepszy content. Naprawdę, nie wiem, czy od 2 lat w jeden dzień nie dostaliśmy chyba nigdy lepszego contentu. Także lecimy z tymi 3 player pickami, zobaczymy, czy 5 player pickami 80+, czy uda się tutaj coś trafić. Jak ktoś nie widział wczorajszego odcinka, to naprawdę zapraszam, bo działo się dość sporo. I również w player picku właśnie tym trafiłem kartę wartą ponad 1 000 000 monet. Więc naprawdę zapraszam, jak ktoś nie widział. 3 do końca, zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze siądzie. Jest lockout 87, także przyda się na pewno do SBC pod ikonę, które również oczywiście robimy. To powtarzalne, niepowtarzalne, to co jest dostępne na 3 dni. Ale to zgłosimy sobie po tym, jak otworzymy tą paczkę z 20 zawodnikami 84+. I myślę, że również po nagrodach za FUT Champions, po prostu w czwartek, w czwartkowym odcinku po prostu wydaje mi się, że otworzymy tą paczkę właśnie z ikoną. No dzisiaj niestety bez toca, ale no mówię, tylko 5 player picków dzisiaj. Ale teraz przechodzimy do tego player picka 85+, którego jak jeszcze ktoś nie robił, to naprawdę polecam, bo naprawdę dawno nie było lepszego SBC od właśnie tego. Także zgłosimy sobie od razu. Jak widzicie, tutaj używam większości po prostu zawodników z La Liga, bo tych paczek z La Liga będę otwierał, podejrzewam, najwięcej w tym tygodniu. Więc tych kart na pewno trafię, te karty trafię na pewno jeszcze nie raz. Zobaczymy, czy się poszczęści. Widziałem naprawdę mnóstwo bardzo, bardzo dobrych trafów z tych paczek. Tak szczerze mówiąc, na 10 otwartych, przynajmniej myślę, że w 6-7 trafia się karta Team of Destiny. Zobaczymy, czy mi się poszczęści. Także otwieramy player picka i zobaczmy, co będzie. Jest 2 tocy. 2 tocy w jednym player picku. Jest jeden, z którego cieszę się naprawdę bardzo, bo jest to Carrasco, który idealnie pasuje do tego trafu, który miałem wczoraj. I teraz pytanie do was, słuchajcie. Przejdziemy teraz do mojego klubu na chwilkę. I teraz to wygląda oczywiście w ten sposób, jak widzicie. W dalszym ciągu mam najmniej zawodników takich dobrych, bardzo dobrych na środkowej pomocy. I tutaj mam nadzieję, że uda się coś trafić. Ale wczoraj trafiliśmy tą kartę Suareza 95 i dzisiaj Carrasco. Oczywiście jeden klub, więc teraz pytanie do was. Czy lepiej grać Carrasco z Suarezem, czy lepiej grać Torresem i Neymarem? Szczerze mówiąc, chyba lepsze karty są Suareza i właśnie Carrasco. Tylko że wtedy znowu nie będę miał co zrobić z tą kartą i tylko jako zmiennika będę musiał wrzucać, więc coś do zgrania tutaj będę sobie musiał wrzucić. Po prostu pewnie Torresa tutaj będę wrzucał i zmieniał ich jakoś w grze, czy coś w tym stylu. Piszcie, słuchajcie, jak uważacie w komentarzach, jak będzie najlepiej. Na pewno do ligi weekendowej jest jeszcze dość sporo, więc pewnie też jeszcze się tutaj troszeczkę
pozmienia. Także możemy przejść do zadań scenowych, odebrać wszystkie żetony, wszystkie karty do wymiany ikon 3, które są potrzebne do tej paczki i zgłosimy SBC. Tej paczki nie wiem, czy będę teraz otwierał, ponieważ jeszcze content o 19. Wiecie co? Może najpierw tak. Odbiorę to sobie na teraz, nie będę tego pokazywał i przejdziemy do paczek, które mam jeszcze gotowe z zakończeniach SBC ligowych, a później content 19 i później paczka z 20 zawodnikami 84+. Dobra, ostatnia karta odebrana, także lecimy do paczek. Ich jest troszeczkę, chyba 5 za zakończone SBC ligowe, które kończyłem sobie. I zaczniemy może od tej z 7 zawodnikami 81+, to jest za zakończenie SBC ligowego z Ligi Arabskiej, jak dobrze pamiętam. Albo z Championship, chyba z Ligi Arabskiej. Także zobaczmy, co będzie w tej paczce, a resztę już wam pokażę, tylko te, w których coś będzie. Zaczynamy walkoutem i jest kolejny TOS. Co za szczęście dzisiaj. I będzie to chyba Abu Bakar, jak dobrze kojarzę. Beşiktaş, Liga oczywiście turecka. Także zaczynamy dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. I czy w paczce coś jeszcze? Nie, także to jest tylko naprawdę jedyny dobry traf. Karta około 50, może 60 tysięcy. I dobra, ostatnia paczka na teraz za 50 tysięcy. Zobaczmy, czy zakończymy czymś dobrym na teraz. Jakiś walkout? Jest walkout! I znowu karta Team of the Season. Francja. SPO i będzie kolejny TOC z La Liga. Drugi dzisiaj, a właściwie trzeci, bo w pierwszym player picku mieliśmy aż dwa TOC-y do wyboru. Szkoda, wiadomo, że nie środkowy obrońca i nie Real Madryt, ale i tak. 92 Fekir. Naprawdę, to jak będą wyglądały składy, myślę, wszystkich graczy po tym evencie, to będzie coś niesamowitego. Zobaczmy, czy w paczce obok Fekira będzie coś jeszcze. Nie, zupełnie nic więcej, ale i tak, Fekir naprawdę bardzo fajna karta. Może nie jest ona najdroższa, ale około 250 tysięcy. Również szkoda, że to nie jest wymienna paczka, prawdopodobnie bym go sprzedał, ale i tak, naprawdę fantastyczna karta do... Prawdopodobnie jako zmiennik, chociaż nie wiem, może zobaczymy, jak się uda trafić coś jeszcze fajnego z La Ligi, to chyba cały skład będę mógł zrobić naprawdę z TOC-u z La Ligi, jak tak dalej pójdzie. I dobra, jest godzina 19, więc przejdźmy do tego, co dostaliśmy dzisiaj, ale szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby było tutaj coś, a jednak. Jej w dalszym ciągu zaskakuje. Gerard Pique 96, to jest chyba, nie licząc ikon, najwyżej ocenione SBC, jakie było w tej chwili. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli się mylę. Wow. 76 tempa, czy 76 przyspieszenia, 83 szybkość biegu. Wygląda on naprawdę bardzo dobrze. Obronę ma praktycznie wymaksowaną. Fizyka również ma bardzo świetna, bardzo dobra zwinność, jak na ten wzrost, który on ma. 94, wysoka średnia pracowitość, co nie jest akurat tutaj najlepsze. No, spodziewam się tutaj skład 8-4 i 8-6. 8-5 i 8-6. No, to w granicach 250 tysięcy, może nawet 300, bo teraz karty poszły troszeczkę do góry. No, ja raczej tego robić nie będę, ponieważ niestety nie jest to zawodnik, który jakby jest w tej mecie FIFA 21. Bardziej, wiadomo, prawi czy lewi obrońcy grają jako środkowi obrońcy, więc nie sądzę, żeby go dużo osób robiło, choć wygląda on naprawdę bardzo fajnie. I mamy jeszcze kolejną kartę, tym razem jest to historia drużyny sezonu i jest to Balecena. Nie wiem, jak się wymawia jego nazwisko, możecie też napisać w komentarzach. 4x4, lewy skrzydłowy, średnia pracowitość i również wygląda on naprawdę bardzo fajnie. Zobaczmy, co tutaj zrobili z kosztem. Również niestety dwa składy, 84 i 85. No to jest zdecydowanie za drogo jak za taką kartę. Jestem przekonany, że gdyby była ona na rynku transferowym, nie chodziłaby za więcej, jakieś, nie wiem, 80 tysięcy, a tutaj korzyść w granicach 200, więc raczej odradzam. Zobaczmy, czy coś jeszcze obok tego, ale wątpię. I mamy kolejne jeszcze jedno ZBC codzienne z paczką rzadkich piłkarzy Electrum, ale to już w jutrzejszym odcinku. Jeszcze jedno, co jej robi? Ile oni zadań wdali? Mieszana paczka wszystkich piłkarzy. Nie wiem, może to było wczoraj i nie zauważyłem. Wow, naprawdę jestem w dalszym ciągu w szoku. Także... 5 rzadkich zawodników, 85+, po raz kolejny. Co oni robią? Czy ktoś... Czy oni właśnie w sobotę zatrudnili kogoś innego do robienia SBC? Przecież to jest niemożliwe, żeby przez całą FIFA było naprawdę tragiczny content, był tragiczny content, a nagle od soboty dostaniemy jakiś w ogóle kosmos, jeżeli chodzi o SBC. Niesamowite. Oby, proszę, oby tak wyglądał content w FIFA 22. Słuchajcie. 1000 zap w górę i jeszcze SBC od TOC-a z Superligi. 1000 zap w górę i w jutrzejszym odcinku robimy tą paczkę z 5 rzadkimi zawodnikami 85+, bo na dzisiaj tak już działo się, myślę, bardzo, bardzo dużo. I jeszcze na sam koniec oczywiście zgłaszamy to, co jest w tytule odcinka, czyli paczka z 20 zawodnikami 84+, bo jestem przekonany, że
sporo osób jest ciekawych, co w tej paczce można sobie trafić. Tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, jeżeli robiliście już tą paczkę, co w niej trafiliście. I jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrujcie. Ja jestem w dalszym ciągu w szoku, jak dobry jest content podczas toców z La Ligi. Także lecimy z tą paczką 20 rzadkich zawodników 84+. Jestem bardzo ciekaw, co uda mi się trafić w tej paczce. Szczerze mówiąc, oby był toc. Nieważne jaki, oby był po prostu toc. Jest karta Team of the Season. Teraz czy La Liga? Belgia. Lewy pomocnik i po raz drugi dzisiaj trafiamy Carrasco 92. Ale być może w paczce będzie coś jeszcze. Tego Carrasco oczywiście sobie wrzucę do albo tego SBC 85+, albo do SBC o ikonę, w zależności od tego, ile tutaj jest jeszcze duplikatów. Dwa informy. Aguero, Bernardo Silva, Pique, Vardy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć walkoutów. Thiago Silva też jest walkoutem, więc można liczyć to jako 7. Co na drugiej stronie? Dwa tocy. I Mane jeszcze. Wow. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy warto, myślę, że ta paczka dała mu odpowiedź. I słuchajcie, widzimy się jutro w kolejnym fantastycznym kontencie od EA, który dostaliśmy dzisiaj, ale tak jak mówiłem, dzisiaj już naprawdę działo się dużo, więc nie chcę po raz kolejny dawać bardzo dużo fajnych paczek w jednym odcinku. Myślę, że rozłożymy sobie to po prostu na dwa odcinki. Jutro ta paczka 85+ z 5 rzadkimi zawodnikami. Wow!